Na ten. Wystąpił również prezydent Donald Trump z niezwykle ważnym apelem, z niezwykle ważnym, ważnymi wnioskami. Za chwileczkę też muszę troszeczkę, są pewne kłopoty techniczne, mam nadzieję, że uda się szybko pokonać. Żebyście Państwo to wystąpienie mogli zobaczyć. W tym celu muszę tutaj kliknąć jeden. O, to chyba się jednak popsuło całkiem. To był program Show Biznes i Świat w TVN24. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Jak z Platformy Obywatelskiej ocenił dziś, że to. To była Agata Adamek. Dla Państwa ten temat będziemy kontynuować w TVN24. Pozostajemy we Francji w temacie sztuki, ale o innym obliczu. To, czym zajmuje się Agata Adamek, to połączenie świata rzeczywistego z wirtualnym. Artystka używa swoich umiejętności malarskich i rzeźbiarskich, korzystając z grafiki komputerowej. Artystka poszła do plastyki, które ma zajęć, ten problem z przemieszczaniem się. Przysłyszymy z panem Januszem. Panie Januszu, jeszcze raz powiem, dzień dobry. Januszu Zdański, rzecznik prasowy PS. To proszę powiedzieć, jeżeli się słyszymy, jak w tej chwili wygląda sytuacja polskiej reprezentacji na lotnisku w Amsterdamie? Mam nadzieję, że uda nam się połączyć już niebawem z rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Astronomia. Panie Hubercie, jak nazywa się jedyny naturalny satelita Ziemi? Słońce. Słońce. No, jakie zawodniczki tam z tyłu zostają, wiesz, tam ta wielokrotna uczestniczka wydańska przez świata zdenerwowana, więc... Thank you.